Cześć! W tym odcinku zobaczymy mumię dzika na świętej plaży. Zapraszam! Jest klimat, dodatkowo z tym deszczem. Stare świątynie. Palce mi się robią sine. Znowu te odmoczone paluchy. Powiem wam, jest źle. Jadę już dzisiaj 3 godziny w tym deszczu, ale naprawdę dzisiaj jest mocny ten deszcz. Nie przestaje. Ostatnio nawet tam czasami przerywał. Teraz jest taka po prostu ściana deszczu. Czuję się jakbym jechał z 12. Jestem już naprawdę zmęczony. Przemarznięty, zdrętwiały, ale jeszcze sobie coś dzisiaj zwiedzimy. Okej, jesteśmy na świętej plaży. Uwaga, jest to święta plaża. Jestem bardzo zaskoczony, że święta plaża jest tak zanieczyszczona. Jak ma być szczery, jest to najbrudniejsza plaża, jaką widziałem w Japonii do tej pory w swoim życiu. Wydaje mi się, że to po prostu przez jakieś mocne fale, tajfuny, bo jest tutaj niezłe tarło. A mi jest tak zimno! No dobra, ale czemu my tutaj jesteśmy? Na tej świętej plaży? Bo jest święta. Byliście kiedyś na świętej plaży? Gdzie? Ja też nie. No, tu jesteśmy. Sprawdźmy. O, ale woda... Woda jest cieplutka. A już mi nawet fale nie straszne, mam tak mokre. Nie, wiecie co? Chyba woda jest normalna, a ja po prostu jestem zimny. Ale nie ciepły. Jeje. Nie chcę już tu być. Znajdujemy się tutaj za sprawą tej oto bardzo nietypowej świątyni, która znajduje się na skale na plaży. Jest to świątynia Benten-jima i co roku odbywa się tutaj festiwal na tej plaży. Japończycy aż do XIX wieku używali kalendarza księżycowego. W miesiącu 10 na tej plaży odbywał się bardzo ważny shintoistyczny festiwal. Według wierzeń 10 miesiąca na tą plażę przybywało aż 8 milionów różnych bóstw, które miały się zastanawiać nad losem kochanków. Rozprawiali nad ich losem. No i co? No albo im pobłogosławili, albo ich przechrzcili. W każdym razie festiwal jest w dalszym ciągu. Noni! O kurde. Wyrzuciło zmumifikowanego dzika japońskiego, czyli Inoshishi. Masakra. Nie widziałem czegoś takiego jeszcze. Na świętej plaży. Takie rzeczy. Nie no, ale to jest serio przegięcie. No widzieliście kiedyś coś takiego? Dzika na plaży, kurde, zakopanego w piachu. Say what? Anyways. Festiwal odbywa się do tej pory, w listopadzie. Przyjeżdża tutaj bardzo wiele osób, modli się, odprawia różne rytuały. Festiwal trwa 7 dni. Co ciekawe, jest to bardzo cichy festiwal. Czyli oni się w spokoju modlą, nie odprawiają żadnych tańców ani śpiewów, żeby nie przeszkadzać tym bóstwom. Taka 7-dniowa impreza, która jest bardzo, bardzo, bardzo spokojna. Takie spokojne modlitwy mają właśnie na celu nieprzeszkadzanie bóstwom i według wierzeń, jeżeli będzie się to odprawiało spokojnie, po cichu, można na koniec tego festiwalu te bóstwa zobaczyć. Ja natomiast zobaczyłem dzika! Straszne to jest, naprawdę. Ale skąd ten dzik się znalazł w ogóle w wodzie? Czy on co, utopił się w tym morzu? W ogóle skąd? Tutaj nie widzę lasu. Nie no dobra, jest las, zapomniałem, sorry, wszędzie jest. Dobra, jest las, czyli jest taka opcja, że mógł on być tutaj gdzieś niedaleko lasu i na przykład jakaś fala go porwała czy coś, czy właśnie był jakiś tajfun. No i wpadł do wody pewnie i się utopił. Według lokalnych wierzeń w tej małej świątyni mieszka bogini morza, która to ochrania wszystkich rybaków oraz żeglarzy. W ogóle beka, bo mówię, no przecież tutaj nie ma lasu, skąd ten dzik? I jak mogłem zapomnieć, że Japonia jest lasem i górami! Niczym poza tym, lasy, góry. Jak zwykle hajsy. Tylko właśnie się zastanawiam, czy ktoś te hajsy zbiera. Bo jak ja zawsze widzę, to są takie, jakby już tam leżały naprawdę długo. Więc to je się daje, czy jacyś mnisi to po prostu potem zbierają? Nie wiem. Szukając noclegu tutaj niedaleko, zobaczyłem, że jest mój ulubiony hotel, Love Hotel, czyli Hotel Fine. Mówię, jak tylko go zobaczyłem, no nie no, biorę go na stówę. Przyda mi się taki ciepły prysznic,
po tym tutaj wymaczaniu całodziennym. A jeszcze jest no ponad godzina drogi do niego, ale myślę, że damy radę. Wizję, że się tutaj rozbijam za tej pięknej plaży, że ona jest czysta, świeci słońce, śpię sobie, budzę się rano. Na świętej plaży jest świątynia, odprawiam modły. No i tak to wygląda w rzeczywistości. To pozostanie zawsze już tylko w sferze moich marzeń, a to jest brutalna rzeczywistość. Oni się modlą po cichu i palą. W ogóle jak ja wyglądam, to jest... Nie wiem, połączenie bezdomnego z jakimś rajwerem. No i przyjeżdża na tą recepcję tego hotelu, fajnie. I babka na recepcji się pyta, a gdzie partnerka? A ja mówię, no nigdzie. A ona, no nie dziwię się. No a tutaj, jakbyście mieli opryszczkę miejsc intymnych, no to polejcie sobie to tutaj szlauchem. Pamiętajcie, myć, a nie wietrzyć. A w następnym odcinku zobaczymy Kevin sam w hotelu miłości. Zostańcie ze mną, bezdomny pelikan!